Siemano, tu Szakal z tej strony i nadszedł czas, trochę spóźniony, ale nadszedł po świętach, żeby trochę podsumować poprzedni miesiąc, czyli marzec, sezon 08. W 8 sezonie tak spodziewałem się, że nagram 10, może trochę więcej odcinków, wydało się 13, ten jest 14. A to, co nam się udało zrobić, to, no była jakaś tam zapowiedź, udało nam się zdobyć Hatafolio i zrobić unboxing. Zapowiedzieliśmy przegląd sprzętowy. No i udało się jeszcze dorwać, wymianę zrobić tak naprawdę, na montaż kompaktowego chłodzenia Corsair H80, montaż boksowego chłodzenia, no tak, nadal świeci boksowe chłodzenie, o tym za chwilę powiem trochę więcej, jak sprawa wygląda. Jakie chłodzenie karty graficznej będzie dla Ciebie najlepsze? No tutaj kilka pytań było, kilka wyjaśnień było, myślę, że się materiał przydał. Udało się zdobyć i zrobić unboxing Corsaira H60 nowszej wersji, tej wznowionej, i porównaliśmy to z H80 moją, zanim jeszcze ją oddałem do serwisu. Co tam jeszcze? A, pogadaliśmy sobie o stacjach dokujących, o listwie oszczędzającej kasę i prąd, no i potem trochę było Borderlandsów, czyli Slowhanda, jak zdobyć od Moxie Slowhanda, nie u Moxie, Shotguna, od Badasaurusa. Był fajny Zafort Weekend, Mayhem New DLC, Public Online, Tango i tak dalej. Co tu jeszcze? A, Marzenie każdego gracza było, edycja marcowa. W tym roku, w tym miesiącu będzie również. Pomiędzy 10 a 15 zobaczymy, jak mi się ułoży tam wolna chwila. Co tam jeszcze było? A, informacja o Krieg the Psycho, o 61 poziomie, o Ultimate Vault Hunter Mode, o perełkach. Także trochę informacji z Borderlandsa. Pokazałem, jak duplikować przedmioty na PC-cie. To też fajna rzecz, przydała się te paru osobom, że tak powiem. Pokazałem Wam dodatek Natural Selection Annex, takie małe DLC, gdzie podczas slaughter, to rzeźnia, z tego co pamiętam, rzeźnia kreator po pięciu rundach na arenie w Natural Selection Annex udało się zdobyć Miss Moxie Creamer, czyli wyrzutnie rakiet. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten miesiąc. Miałem kilka jeszcze materiałów, ale już się nie wyrobiłem. Może się wyrobię w przyszłym miesiącu. Na pewno będzie coś z Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack. Może będzie nawet jakiś mały gameplay. Jak to sprawdzić? Wchodzisz, jak masz 50 poziom i załatwioną sprawę ze wszystkimi questami z tak zwanego storyline, to pojawi Ci się Ultimate Vault Hunter Mode i będziesz mógł zacząć grę nie całkiem od nowa, ale o tym później. Co jeszcze miałem do powiedzieć? Aha, stoi tam na górze, nie chcę mi się schodzić, to nie będę pokazywał, ale sklep, w którym reklamowałem chłodzenie H80, niestety nie spełnił mojej prośby, bo dałem im do wyboru trzy opcje. Albo wymienić mi na nowsze chłodzenie H80, albo oddać kasę. Albo na H90, jeśli się da, z dopłatą. Niestety żadnej z tych próśb nie spełnili. Powiedzieli, że oni wymieniają. Jak potem napisałem im opcje, jakie są opcje dla mnie do wyboru, że jeśli w cudzysłowie straciłem trochę zaufanie do tego rozwiązania, to chcę tą nowszą wersję i chętnie wydam u nich ponownie kasę, jak mi oddadzą kasę za tamten, bo nie chcę jeszcze raz chłodzenia, które za kilka tygodni może się okazać, że mi padnie i znowu będę musiał rozbierać kompa i tak dalej. Ja nie mam na to czasu, żeby się z tym bawić. No niestety zlali mnie, także spoko. Więcej tam nie kupię, a zrobiłem zakupów za 6 razy więcej niż to chłodzenie. Taka karma, jak mawiają starzy Bułgarzy. Pozdro dla kolegi, który wie, o co chodzi.
Także sprzedam sobie to chłodzenie komuś tam, kto będzie chciał. Na starsze łącze LGA 775 czy 775. A ja sobie po prostu kupię te nowsze. I tyle. A więcej w tym sklepie i nie powiem jakim. Zakupów nie zrobię. Trudno. Taka karma. No dobrze. To jest jedno chyba z ostatnich podsumowań, lub nawet bym powiedział, jestem pewien, że ostatnie, bo w przyszłym miesiącu będę miał jeszcze mniej czasu, żeby się zajmować w ogóle, żeby sobie pograć. Nie mówię już o nagrywaniu. Jedyne co mogę, może zróbmy lekką zapowiedź, ale taką delikatną. Jedyne co się może wydarzyć, to trochę gameplaya, jeśli w ogóle będę miał czas. Taki, powiedzmy, zapowiedź, ale taka nie do końca. Jeśli będę miał czas, to będzie pewnie trochę gameplaya z Ultimate Vault Hunter Mode. Pokażę jedną sztuczkę, której nie wiem dlaczego Gearbox nie udostępnił, ale dostałem się do niej. Także pokażę wam co i jak, ale nie będę o tym teraz nic mówił. I na pewno, jeśli uda mi się w końcu zebrać ekipę do tego, żeby w cztery osoby zacząć jakąś fajną wspólną grę, czy nawet w trybie Ultimate Vault Hunter Mode, czy tak po prostu sobie pograć, od zera nawet od początku, może jakąś nową postacią, no to wtedy taki gameplay nagram. Może poleci to przez Twitcha, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Może po prostu to nagram i wrzucę na YouTube'a w jakichś tam częściach. I tyle. I jak na tą chwilę. Może mi się w ogóle to uda zrobić. Nie mówię, że się uda na pewno, dlatego to nie jest zapowiedź. Tylko podsumowanie marca. No i zobaczymy, jak się tam będzie zabawa. Możliwa w ogóle, jak będzie zabawa. Gdybyście mieli jakieś pytania, to ja dostępny cały czas oczywiście jestem. Gdzieś tam jakieś maile do mnie dochodzą. Jakieś gadu-gadu, jak ktoś zdobył jakieś konto na Steamie. Jest dostępne, wszyscy wiedzą jakie, którzy oglądają. Bawcie się dobrze. Jak się uda coś sklecić, to coś nagramy. Jak nie, to nie. I tyle. Pozdrawiam. Życzę miłego grania. Przygód na Pandorze nowych. Co jeszcze będzie nowego? Creek w maju. Czyli w przyszłym miesiącu Creek, a za dwa miesiące DLC-4. Więc coś tam będzie. Jakieś informacje będą. Jak się będą pojawiały jakieś informacje, może coś dorzucę. Zobaczymy, jak będę miał czas. Tak mówię. Jak będę miał czas. No. Pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.